się nie zmieni. W zasadzie zacznę startować od drugiego bądź trzeciego wyścigu. I ucieknie mi tylko bieg juniorów. Przecież później startowałem też z zawodnikami seniorami i sobie radziłem z nimi, no to kurczę, nic się nie zmieni, dam sobie radę. Ale początki sezonu pokazały, że to nie wygląda wcale tak, jak mi się wydawało. Już po pierwszym meczu zostałem odstawiony od składu, gdzie startowałem z numerem 2. I warunki torowe akurat w Tarnowie były bardzo ciężkie i nie wydaje mi się, żeby w tym meczu akurat ktoś wygrał z trzeciego i czwartego pola, przywiózł jakiekolwiek punkty w naszej drużynie. Bo oczywiście Tarnowianie sobie dawali doskonale radę, byli dobrze spasowani z warunkami i w ich przypadku wyglądało to inaczej. Ale z naszej strony myślę, że z mojego punktu, w jakim wtedy byłem, no to nikt by tych punktów nie zdobył chyba więcej. I szkoda, że po tak właśnie feralnym meczu zostałem od razu odsunięty od składu i no i potem były kolejne sytuacje, gdzie w Toruniu zostałem odsunięty też. Nie było łatwo, to był dla mnie ciężki sezon, najcięższy w karierze bym rzekł i też gdzie stałem, byłem pewnym punktem drużyny, która jeździłem każdy mecz, nie miałem nigdy sytuacji takiej, że gdzieś tam słuchaj Grzegorz, ale nie pojedziesz w tym meczu. W tym roku takie sytuacje były i to nie było fajne, to nie było miłe, tym bardziej, że co niektórzy nie byli w stanie mi powiedzieć, nawet podać powodu, dla którego bym nie pojechał i to było najbardziej wkurzające, bym rzekł. No ale no taki jest sport, takie jest życie, to jest sport zawodowy, jadą najlepsi i tak po prostu jest. Ja oczekiwałem przed tym sezonem po prostu szansy takiej, ponieważ jestem no, zawodnikiem, jakby nie patrzeć stąd, ale w tym sezonie nie odczułem tego, że jestem stąd. Odczułem na sobie presję większą, niż nakładano na innych zawodników, a to przecież ja byłem tym zawodnikiem, który potrzebuje tego luzu. Ale dlaczego tak było? Ciężko mi powiedzieć. Dlaczego presja większa była na mnie, niż na Piotku czy na Rafale, gdzie bywały mecze, że zdobywali tych punktów mniej i nikt się zupełnie nie odzywał. A tylko mi się noga powinęła, od razu był temat zmian w składzie i innych tego typu rzeczy, a jak znowu dobrze pojechałem, no to nagle temat uciekł. Jechali inni zawodnicy słabiej, nikt już nie poruszał tematu zmian w składzie. Nie wiem, czemu tak było, to mnie naprawdę bardzo mocno bolało. Mam nadzieję, że właśnie ten sezon jest w zasadzie za mną. Przyszły sezon będzie już dużo łatwiejszy. Uważam, że najtrudniejszy moment w karierze już właśnie był i teraz już będzie tylko z górki. Ciężko powiedzieć, czy pomaga. Wydaje mi się, że wpływa to na moją korzyść, ponieważ zawsze do każdego wyścigu staram się wjeżdżać jako pierwszy, podjeżdżać pod taśmę jako pierwszy, zrobić sobie odpowiednią kolejnę, taką jak należy i po prostu ustawić się i czekać. Ja sobie no, taką przybrałem taktykę i czy to ma wpływ na moje atomowe starty, ciężko powiedzieć, ale mam pewnego rodzaju spokój, gdzie właśnie już stoję przygotowany, skoncentrowany, inni kopią. Gdzieś tam pewnie im się wydają nerwy w postaci tego, że już zostało 5-7 sekund i trzeba się szybko ustawić. A to wydaje mi się, że nie jest potrzebne przed samym startem. Lepiej być skupionym, skoncentrowanym, oczekiwać zielonego światła i tylko patrzeć w jeden punkt, a kiedy już taśma pójdzie, jak najszybciej wystartować. Ciężko słuchać kogoś, kto tak naprawdę nie ma doświadczenia, jeśli chodzi o jazdę na motocyklu, tylko jest zwykłym kibicem. No i
nie miał w ogóle kontaktu z żużlem, że tak powiem, od kuchni. Ja podjąłem decyzję sam i teraz wiem, że to był krok na plus i ci, co gdzieś tam spodziewali się, że nie wiem, że mi nie wyjdzie, że zacznę, że źle wpłynie ta Anglia na mnie, wygląda na to, że się mylili. Bo sobie poradziłem, dam doskonałą radę. Czuję się już pewniej, jeśli chodzi o tory takie specyficzne i trudne. I uważam, że przyszły rok już dla mnie będzie dużo lepszy, jeśli chodzi o Anglię. I myślę, że nie tylko, bo to wszystko zbiera się do kupy i na innych torach też przyniesie efekty. Tak mi się wydaje. I myślę, że Anglia to był doskonały krok, którego nie żałuję. A niech teraz ktoś weźmie sobie pod uwagę, gdybym ja tego kontraktu nie miał w Anglii, ile ja bym mecz odjechał, w jakiej ja bym był w formie. Nikt się nad tym nie zastanawia, bo w Szwecji odjechałem 4 mecze, w Lidze Polskiej 17 i były oczywiście tam poszczególne turnieje. Może w Porywach by się uzbierało 30 meczy. 30 meczy nie gwarantuje mi rozwoju, 30 meczy nie gwarantuje mi dobrej formy, więc przypuszczam, gdybym tego kontraktu nie podpisał, to bym był dzisiaj w zupełnie innym punkcie i bym myślał pewnie o tym, czy dalej jeździć na żużlu, czy nie. No tak, tylko mieliśmy zdobyć mistrza Polski, a zdobyliśmy drugie miejsce. No to nie do końca mi się spełniło. Ale w finale się znaleźliśmy, jakby nie patrzeć. Tak, bimbo miewa proroczesne i często były takie sytuacje, że gdzieś przychodził rano, a śniło mi się, że zakładam taką zębatkę. I często, gęsto korzystaliśmy z jego tych snów proroczych, ale no, nie zawsze się to sprawdzało. Ale były sytuacje, że gdzieś tam zaczęliśmy i to miało swoje plusy również. Z drugiej strony mrówka również dużo wnosi do całej otoczki teamu. Rozśmieszyć potrafi naprawdę rozkręcić atmosferę i no i o to chodzi, żeby był luz, żeby był spokój i żeby było śmiesznie. Coś się dzieje śmiesznego, są sytuacje, z których dość mocno się śmiejemy, ale może opowiem sytuację, którą miałem w tym sezonie, gdzie właśnie leciałem do Anglii i gdzie to było? Kurczę, tego to w tyle było, że nie każde lotnisko już kojarzę, ale to były chyba Niemcy. Leciałem z Niemiec do Szwecji i oczekiwałem samolotu. Czekałem oczywiście w poczekalni, gdzieś tam w międzyczasie kręciłem się po sklepach, rozglądałem się za różnego rodzaju rzeczami i gdzieś tam ujrzałem, że zostało już mało czasu do właśnie mojego odlotu mojego samolotu. Już najprawdopodobniej jest boarding. I akurat było tak, że już nie kojarzę lotniska, ale na tym lotnisku było dwa ofisy połączone obok siebie i w zasadzie wejścia się łączyły, tylko potem się rozchodziły na inne drzwi. Zobaczyłem właśnie, że już jest chyba boarding, szybko poleciałem, bo już jedna z ostatnich osób przechodziła przez bramkę i wchodziła do autobusu. Nie przyjrzałem się właśnie, gdzie ten samolot leci. Byłem pewien, że to mój samolot po prostu. Wszedłem, dałem boarding, pani mnie wpuściła. Wsiadłem do samochodu, do autobusu. Siedzę sobie spokojnie i czekam, aż właśnie odjedziemy. Nagle jakieś zamieszanie się utworzyło. Pani wchodzi do samochodu, do autobusu. Przeczytała moje nazwisko tak trochę połamanym językiem. A ja mówię, kurczę, co jest? Wstaję, pokazuję palec, to ja, nie? A pani, panie Zęgota, this is Budapest.
No, Malmo. No i wysiadłem, troszeczkę zawstydzony, czerwony. I poszedłem, oczekiwałem dalej.